zamaluję swój świat. Znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę gdyby, chcę właśnie tak. Tak. Cześć. Dzień dobry. Tak się zastanawiałam, słuchajcie, czy dzisiaj ktoś w ogóle wstanie z łóżka, czy ktoś w ogóle włączy laptopa, czy ktoś tu się pokaże. Tak rozmawialiśmy, mówimy, robimy tą kawkę, czy jej nie robimy, czy robimy przerwę świąteczną, ale z drugiej strony pomyśleliśmy sobie, że zrobimy, tym bardziej, że są osoby, które pewnie dopiero dzisiaj będą mogły sobie obejrzeć na żywo. Na przykład właśnie tutaj sobie czytałam was od rana. Na przykład napisała Marta, o zobaczcie, Marta napisała, dzień dobry z pięknej Łowickiej wsi, dziś słucham na żywo pierwszy raz z czwórką dzieci w domku. No właśnie, dlatego na przykład dla takiej Marty warto tutaj być, w ogóle warto tu być. Pozdrawiamy cię Marta i pozdrawiamy twoje wszystkie dzieciaczki. Niektórzy piszą właśnie, że jeszcze z łóżka będą słuchać, to ja wam pokażę, bo tu jest cała prawda się dzieje, jak wiecie, zobaczcie, ja też wstałam, widać, że trochę, że wstałam niedawno, a tutaj proszę bardzo, spodnie od piżamy, prawda, więc jestem absolutnie domowo dzisiaj, słuchajcie, zresztą myśmy wczoraj spędzili dzień cały, słuchajcie, przez cały dom spędził totalnie w piżamach. Też oglądałam jakiś serial, nawet nie będę wam polecać, bo to jakiś niemiecki serial, który miał taką nazwę Sebastian Fritzek Terapia, no i tak zacnie się nazywał, ale tak, taki był pogmatwany i tak się po prostu jakoś fajnie zaczynał, ale wydawało się jakieś takie kino noir, a coś tam, ale nie wiem, czy bym wam poleciła ten serial, więc na razie zamilknę. A powiedzcie, co tam u was słychać? O, niektórzy piszą, właśnie zresztą tutaj dzisiaj gościem jest gość, którego wy sami mi polecaliście i to wielokrotnie. Ja próbowałam się z Sonią już też umówić na kawkę, coś tam wypadło, odmawiałam, potem Sonia milczała, bo okazuje się, że nie śmiała o sobie przypomnieć, a ja myślałam, że może jak zawiodłam, to nie śmiem o sobie przypomnieć, takżeśmy sobie gadały, nie gadając ze sobą i wreszcie się udało. Chwilę się połączyłyśmy przed chwilą, żeby się zobaczyć, no i okazało się, że w ogóle mówię, patrzę na Sonię, mówię, no normalnie jakbym siebie słuchała. Sonia ma bardzo, bardzo optymistyczną naturę i też jakąś taką w ogóle niesamowity entuzjazm do naszego spotkania, więc tym bardziej się cieszę i zaraz ją tutaj wpuszczę. Ale zapytam, kochani, was najpierw, i tutaj jest sporo osób, Sonia, którzy się bardzo cieszą, że ty będziesz, piszą, jaki zacny gość, pewnie też to widzisz tutaj, już się nie mogę doczekać, cudowny duet, no i to na mnie też się cieszą. Tak, niektórzy piszą właśnie, ale cudownie, że dziś kawka z Sonią, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, słuchajcie, zanim wpuszczę Sonię, to jeszcze zapytam się was, jak spędziliście święta, jakbyście napisali, co fajnego wam się wydarzyło, albo co fajnego zjedliście w trakcie świąt, albo nie wiem, może jakiś dostaliście piękny prezent, albo coś się wydarzyło pięknego, magicznego, albo jakaś gwiazdka z nieba spadła, lub cokolwiek, to napiszcie, co dobrego się u was święta wydarzyło. Myśmy mieli Wigilię, Wigilia była o 20, to było bardzo, powiem wam, kosmiczne wydarzenie. Tak, kosmiczne wydarzenie, dlatego że rzeczywiście, słuchajcie, było i smutno, i wesoło, i rzeczywiście goście moi byli cudni, a najśmieszniejszy był i najbardziej wzruszający był Daniel Kuczaj, który był na końcu, słuchajcie, który próbował po angielsku zamówić w Stanach Zjednoczonych, bo był u mamy na święta, próbował zamówić obiad, tak śmiesznie po angielsku mówił, a potem zaczął właśnie mówić o smutku, o różnych, o tych trudach swoich i zaczął płakać, wszyscy zaczęliśmy płakać, a potem znowu zamawiał po angielsku, więc znowu się śmieliśmy po angielsku, no w sumie to było takie gorzko-słodkie, wzruszająco, śmieszne, no naprawdę, jak macie ochotę, to sobie odsłuchajcie, chociaż to już jest poświąteczne, powigilijne, ale jeśli ktoś ma ochotę, to niech odsłucha. No dobra, co tam nuda, święta za stołem, mama kazała jeść i wsiaty jedzenie pakowała. O, jak ja to pamiętam. Nie zjadłam za dużo, napisała Dorota. Wiecie, że ja też nie zjadłam za dużo? W ogóle jakby po raz kolejny uświadomiłam sobie, że ja
Tak naprawdę nie lubię tych potraw. Oprócz tego, że Beatka Kartowicz, która tu była, którą poznaliście, świetnie naprawdę gotuje i zrobiła wspaniałe rzeczy. Tak słuchajcie, jakoś ja w ogóle sobie kolejny raz przypomniałam, że ja nie lubię tych wigilijnych potraw. Jakoś to nie jest moja w ogóle kuchnia. I jakoś tak zawsze jest tak, że wszyscy w święta mówią, ale się objadłam, a ja właśnie mam wrażenie, że też nie jem zbyt dużo. Bardzo dziękuję za Wigilię. Niektórzy byli na Wigilii. Hanka dostała cudowny prezent. W życiu by się nie spodziewała. Ania dostała kubek z kawką 15 pod choinkę. A, cieszę się bardzo. No to możemy razem pić. Pierwsze święta najmłodszej córki. W pierwszy dzień świąt. O, wylądowaliśmy w szpitalu. Ojej, to przykro mi bardzo. Najlepsze, co się wydarzyło, było spotkanie z wami. Kuczaj rozwalił system. Kuczaj kochany, tak, to Merry Karma Christmas. Tak, Merry Karma Christmas. Mega to śmieszne było. Chcę jeszcze raz podziękować za Wigilię. Było tak, że się śmiałam i płakałam. Nigdy takiej Wigilii nie miałam. Tak, to było takie śmieszne i wzruszające. Święta były bardzo pracowite, miało być inaczej. Oj, Iwona, mam nadzieję, że musiałaś pracować, a nie, że po prostu narobiłaś się przy tym stole. Roma napisze, było rodzinnie, pysznie i też w gronie dobrych przyjaciół. Ja się wyśmiałam na maksa, a ja córce dałam bluzę z kawką. O, cieszę się bardzo. Wigilia była cudna, obejrzałam. Ja uwielbiam barszcz i uszka i pierogi. Fajna Wigilia i Christmas Day u przyjaciół, a wczoraj kompletny relaks ze wspólnym spacerem, zero napinki, zero zmęczenia. Córka dostała bluzę z kawką 15, ale fajnie. O, i ktoś tutaj dużo osób dało córce, ale fajnie, cieszę się, słuchajcie. Jak będziecie mieli fajne zdjęcia, to wysyłajcie w ogóle do mnie na maila albo do... Na maila, do mnie może na maila, albo do ciebie, Daniel. Na maila wysyłajcie po prostu wasze zdjęcie, to będę tu wyświetlać, jeśli można, to będzie mi bardzo miło. Albo na Instagrama do mnie, jak macie jakieś swoje, czy z kawką, czy z kubkiem, czy w koszulce, czy w bluzie, to będzie mi bardzo, bardzo miło. No dobra, słuchajcie, piękna Wigilia z córkami, później pięknie z choinką. O, i pojawiają się pytania. Jak poznać, że akceptujemy... O, poczekajcie, wrzucę tutaj. Marta Astra, jak poznać, że akceptujemy siebie? Osoba o tym nie mówi dużo. Dwa, nie mówi, mam w dupie, co inni o mnie myślą, ponieważ o tym nie myśli, tylko to robi. Trzy, bije z niej cudowna energia, optymistyczna, zaraźliwa. Cztery, żyje wyjątkowym życiem, ponieważ wszystko, co dobre, przyciąga. Idealna definicja. No to myślę, że to jest idealny moment, żeby zaprosić gościa do naszej rozmowy. Jest ze mną Sonia Szramek-Karcz, którą, jak mówię, wy bardzo prosiliście, żeby była, a potem ja sobie weszłam na planetę Soni, bo Sonia prowadzi swoją taką grupę, jak my mamy Kawka 15, mamy swoich kawkowiczów, to Sonia ma swoją widownię, swoich ludzi, którzy też bardzo lubią do niej przychodzić i ją słuchać. I to się nazywa właśnie Planeta Soni. I Sonia napisała książkę między innymi Zaakceptuj siebie. Stąd wybrałyśmy taki tytuł, jak zaakceptować siebie. Właściwie tak pomyślałam, że przed Nowym Rokiem to też będzie dobry temat. Cześć! Cześć, witajcie, hej. Słuchaj, no to powiedz moja droga, czy ta definicja, którą przed chwilą podała Marta, czy to jest dobra definicja? Bardzo dobra, fantastycznie. W ogóle bardzo dziękuję, że mogę tu być, że mogę być z wami, że Gosiu stworzyłaś tę przestrzeń i mogłam poznać też część bliskich twoich osób, zanim się połączyliśmy, także niech żyją mężczyźni, którzy nas tutaj wsparli. Bardzo, bardzo jestem zaszczycona i bardzo dziękuję. No i jak weszłaś, to zaczął licznik do góry rosnąć, tak jakby twoi ludzie tutaj przybyli, albo którzy byli uśpieni, nagle włączyli i ze 100 osób przybyło i nagle jesteś. No, powiedz Soniu, co słychać na planecie Soni? No dobrze, słychać. To się nazywa Planeta Soni, bo przy medytacji mi przyszło, ale wcześniej, i to właściwie jest lepsza nazwa, my nazywaliśmy się Languages and Emotions, czyli... powiązanie, no bo ja jako naukowiec, no to my musimy mieć trudne nazwy, nie? Na wszystko, wiesz? Nie możesz tak, nie możesz mieć dwujęzyczność, musisz mieć bilingwizm, wiesz, nie możesz mieć... No, więc ja będąc w tamtym duchu, to nazwaliśmy się Languages and Emotions, zrobiliśmy konferencję, ja stamtąd cię pamiętam, bo my to robiliśmy... Tak, bo my to robiliśmy jako Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Neuchâtel w Szwajcarii, SWPS, miasto Katowice i my, Languages and Emotions. I ja pamiętam właśnie, wtedy cię poznałam, to znaczy słyszałam o tobie, same dobre rzeczy. Więc zobacz, jakie to było, że na SWPS-ie było bardzo wielu wykładowców, a ja słyszałam o tobie na przykład, nie? Że no, u nas jest też Gosia, no także tak pierwszy raz wtedy się z tobą spotkałam. I myśmy się nazywali Languages and Emotions, bo to, co my mówimy, wiesz... Ale ty powiedziałaś, że ty byłaś, że ty naukowcem, a ty jakie, bo ty jesteś doktorem nauk humanistycznych, czyli skończyłaś... Tak, tak.
Ja w tym roku odeszłam z Uniwersytetu Śląskiego po 21 latach i to było moje pierwsze święta jako bez afiliacji z Uniwersytetem. No, jestem taka. Ale co chciałam powiedzieć, wiesz, że language is an emotions. Kierunek kończyłaś? To jest wydział humanistyczny. Ja kończyłam we Francji. Aha, bo tu pytania padają. I to jest, français langue étrangère, czyli jak nauczać innych języków. A, okej. Okay. To było moje pierwsze magisterium we Francji. Tam, wiesz, później przyjechałam do Polski, ale wiesz, o co mi chodzi, że ta planeta Soni przyszła w medytacji, tak już zostało, ale chodzi o language and emotions, czyli to, co my sobie mówimy na głos, albo ten wewnętrzny dialog, wpływa na to, jak my się czujemy. Nie? I później na emocje i to się tak zapętla. Więc to jest taka lepsza nazwa language and emotions, ale trudniejsza do zapamiętania. Więc... Ale planeta Soni, wiesz co, jest w tym coś takiego w ogóle czułego, mam wrażenie, a z drugiej strony, że to jest, planeta Soni, czyli to jest jakoś takie swoiste, takie twoje, a druga rzecz, że planeta to tak jak trochę byśmy wylądowali w ogóle na jakiejś planecie, która, wiesz, ma swoje wartości, ma swoje zasady, tak sobie pomyślałam właśnie, o czym jest planeta Soni, bo gdybym ci miała powiedzieć, o czym jest Kawka 15, to pewnie też nie zmieściłabym się w jednym programie, ale pewnie mówiłabym o tym, jak ludzie ją stworzyli poza mną de facto, nie? No bo to jest trochę tak, że my dajemy ducha, dajemy inspirację, coś się zaczyna wydarzać, jakiś pomysł, jakaś myśl, jakieś wartości pewnie, jakaś energia, jakieś wibracje, ale to potem ludzie tworzą swoją społeczność i trochę odzwierciedlają właściwie to, kim my jesteśmy, co mówimy, czego chcemy, o czym nauczamy, bo ja ci powiem, że wiesz, to oczywiście jest dla mnie ogromny komplement, wy ludzie, którzy tutaj do mnie przychodzą, ale jak potem zobaczyłam, czym jest ta społeczność, to tak sobie pomyślałam, kurczę, Gosia, naprawdę musisz być fajnym człowiekiem, skoro przyciągasz taką fajność wokół siebie, prawda? Coś takiego jest pewnie. Swój do swego. No właśnie, więc też czasami jak teraz wychodzę poza ramy tutaj naszej kawki i nagle jakby gdzieś doświadczam jakichś komentarzy, to w ogóle już czuję, że to nie jest moja planeta, to już ja już w ogóle już mnie na tamtej planecie nie ma. Dlatego cię zapytałam, o czym jest planeta Soni. Kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat. Wiesz, to też jest tytuł innej książki mojej. To jest takie trzy wartości w tej kolejności właśnie, wiesz? Kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat i to tworzy taką całość. Ale chyba to jest, wiesz co, chyba to jest w ogóle dobrze, kiedy to wszystko razem jest, tak? Kiedy kochamy świat, kochamy ludzi i kochamy siebie. Chociaż ja bardzo, jak właśnie słyszę, zaakceptuj siebie, kochaj siebie, to ja mam taki, wiesz, jakby... Mam pewien sceptycyzm, bo ja wiem, że to jest tytuł, który jakby przyciąga ludzi, on te hasła przyciąga, ale obie wiemy, jak to jest niezwykle trudne, jaka to jest w ogóle droga, jaki to jest proces, jak wiele rzeczy musi się złożyć na to i trzeba wypracować, że czasami to zaakceptuj siebie, to jeszcze nie, ale pokochaj siebie, albo nie wiem, kochaj siebie i tak dalej, jest, wiesz, tak jakby... tak wielkim słowem, a jednocześnie pustą afirmacją, że jakby wzbudza mój taki dysonans w tym sensie, że robi trochę taką obietnicę, a tak naprawdę to trzeba zacząć w ogóle od początku, nie? No właśnie. Tak, i dlatego ja mam ćwiczenia, wiesz? Ja tu w tej książce ja zebrałam po prostu te ćwiczenia, które mnie wyciągnęły z takiego trudnego momentu w życiu, bo mamy takie, nie? Mamy takie. Tak. Takie nasze prywatne dna, do których dotykamy i mówisz sobie dość, już dalej tak nie dam rady. Mm-hmm. W ogóle fajnie, bo widzę, że jest prawie 1700 osób, więc w ogóle super, że jesteście między świętami. Tak, to jest bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że przyszliście i że może niektórzy są po raz pierwszy, a może niektórzy, tak, widzę, że tutaj... tak, to jest mój kanał. A, twojego kanału tu nie ma, bo twój się nie podłączył. Nie, to jest spoko. Nie zaakceptowała moje umiejętności techniczne, wiesz. Ale wiesz co, że ja nie czytałam twojej książki, nie zdążyłam, bo nie doszła do mnie wczoraj PDF-em, a nie miałam jej, ale na pewno ją przeczytam, dlatego będę pytała jako osoba nieczytająca i nie będę się, słuchajcie, powoływać na książkę, która na pewno jest bardzo fajna. Więc tak właśnie chciałam o tym pogadać, o tym,
co ty tam piszesz i jakby co zrobić, żeby siebie zaakceptować, jak ty to rozumiesz w ogóle, od czego zacząć. Możecie oczywiście zadawać pytania, bo jest z nami Sonia, która jest od tego ekspertem, skoro napisała książkę, ale właśnie o tej akceptacji siebie, bo myślę, że bo jakbym ci miała, wiesz co, Sonia, powiedzieć, jakby wspólny mianownik wielu konsultacji, które przeprowadziłam takich psychologicznych w tym roku, bo jakoś tak intensywnie pracowałam, kiedy odeszłam z telewizji, to jakbym miała powiedzieć, co się najczęściej powtarza albo i co jest wspólnym mianownikiem większości kobiet, które do mnie przychodzą, no to jest brak akceptacji siebie. Myślę, że to jest brak akceptacji siebie, druga to jest naddawanie, czyli dawanie innym ludziom, a nie branie dla siebie, co też jest brakiem akceptacji siebie, tak? Wraca do akceptacji siebie. No i oczywiście tam wiele innych różnych rzeczy, które je różnicuje, ale ten brak akceptacji siebie właśnie, to niskie poczucie wartości, albo wysokie, niestabilne poczucie wartości, czy takie, że czasami ci się wydaje, ale de facto wcale dobrze o sobie nie uważasz. Myślę, że jakby bardzo często występuje, szczególnie u kobiet. Tak, świetnie się na tym znasz, bo to są dokładnie właśnie te pytania. I co mnie najbardziej zaskoczyło, ja to też opisuję w tej książce, bo ona jest z ćwiczeniami, wiesz, czy może mi się uda otworzyć na jakieś... O, nawet potrafią być takie strony. Pierwsza lektura, druga lektura, trzecia lektura. W sensie, wiesz... Znaczy... Mm-hmm. O, nie no, jest też tekst, spokojnie. Dlatego, że co mnie najbardziej zaskoczyło, ja to tutaj opisuję, jak taki terapeuta mi powiedział, a dlaczego ty tak źle myślisz o sobie? A ja w takim byłam totalnym zaprzeczeniu wtedy, nie rozumiałam, dlaczego ja choruję, dlaczego moje dzieci chorują, dlaczego mi tak w życiu źle, dlaczego tak się dzieje. Wiedziałam, że coś trzeba zrobić, a ja tak, ale ja dobrze myślę, wiesz, z takim, ale nie, ja dobrze myślę o sobie, przecież ja mam doktorat, ja mam dzieci, rodziny, wiesz, i jakby w takim, patrząc na siebie w tymi kryteriami świata zewnętrznego i tego uspołecznienia, które tak bardzo nas wykrzywia, no ale przecież ja bardzo, a on mi mówi tak, a to powiedz teraz na głos, jestem mądra, jestem inteligentna, takie rzeczy tam nie przeszło, tu tak stanęło. Wiem. I on mi powiedział, dobra, to teraz jak pojedziesz samochodem, powiedz o sobie te miłe rzeczy. Jasne, co za zadanie. Jadę tym samochodem i nie potrafię, jestem sama w samochodzie i nie potrafię powiedzieć o sobie jestem i takie dobre rzeczy, tak, jestem dobra, tak. I co wystarczająca, to wszystko, czego nas dziś... Ale powiedz coś, nie potrafiłam. Przyjeżdżam na te konsultacje, na odcinku piersiowym, tam mamy poczucie własnej wartości, no bo to wszystko jest znowu w ciele, tak? On tam mi naciska, mówi, nie powtarzałaś. No, nie powtarzałam. Jedź do domu i powtarzaj. Znowu nie potrafiłam. Drugi tydzień przychodzę, naciska. Nie powtarzałaś. Kurde, to jest niemożliwe. No i ja pamiętam, jak zdarzenie traumatyczne, że mi książka spadła. I w którym miejscu ja byłam w samochodzie, gdzie jechałam i ja się odważyłam powiedzieć o sobie? Możecie teraz napisać w komentarzu. Szczególnie jak nie jesteście na planecie Soli, to nie ćwiczyliśmy tego. Jestem mądra, jestem dobra, jestem wystarczająca, jestem w porządku. Możecie sobie dorzucić. Jestem piękna, jestem wspaniała, tak? Jestem najlepszą mamą, jaką mogły mieć moje dzieci. Takie dobre rzeczy o sobie. Napiszcie, niech to przejdzie przez palce, możecie to przeczytać na głos. Ale wiesz, właśnie zaraz się zapytam, dlaczego tak jest, ale i możesz pomyśleć nad odpowiedzią, ale kiedy mam swoich gości w moim podcaście Life No Makeup i to są no, jakby osoby znane, tak? Najczęściej gwiazdy, akurat ten format taki jest i wydaje się, że im byłoby najłatwiej to powiedzieć. Ja mam taki cykl, że pytam, zadaję 10 pytań wcześniej na rozgrzewkę za kamery i tam bardzo często pojawia się pytanie jestem sobie wdzięczna za, nie na przykład. Jest to najtrudniejsze pytanie do odpowiedzenia, za co jestem sobie wdzięczna. I jak zadaję takie ćwiczenie, jak ty mówisz swoim pacjentom, jakie mi to będzie. Jak zadaję też swoim pacjentom pytanie, klientkom pytanie, zadanie, żeby właśnie rano wstały i powiedziały sobie to, co w trakcie nawet terapii powiemy, za co, co ty tak naprawdę robisz dobrze, już to głośno padnie, no to teraz rano, każdego ranka mów sobie to, co sama powiedziałaś, nie, że z zewnątrz. Gosiu, bo to w ciele jest i jak ja to powiedziałam i przyjechałam, nacisnął tam na ten punkt na piersiowym, mówi, no, powtarzałaś, ja mówię, nie może być, ja mówię, kurczę. Także to nie chodzi tylko o to, co my sobie tam powtarzamy, po prostu, żeby powtarzać,
to naprawdę zmienia nasze ciało, zmienia biochemię naszego ciała, udrażnia przepływy. I powiem Ci, wiesz dlaczego w końcu żeśmy się, że tak powiem, spichły na tę kawkę? Bo ta wdzięczność, o której mówisz, to jest klucz, ja tutaj też to opisuję, są na to ćwiczenia. Ja akurat byłam po spotkaniu z naszym zespołem, z naszą mentorką i podsumowaliśmy rok i to było spotkanie wdzięczności. Słuchajcie, wdzięczność naukowo udowodniona jest, co robi i nawet ze strukturą mózgu. Pani profesor Jośka Ochojska u nas na kanale Planeta Soni też o tym mówiła. Fizycznie zmienia się nie tylko biochemia ciała, mózg, tkanka. I myśmy byli po tym spotkaniu wdzięczności, ja czułam taką wdzięczność w sercu, uwielbiam ten stan. I poszłam sobie zrobić, i akurat trzymam telefon, bo normalnie jak wiesz, ze mną się dogada, ja na tych socialach tak jestem jak wcale. I akurat trzymałam ten telefon po spotkaniu i ty napisałaś. Także to się po prostu opłaca, bo ta wdzięczność tak nas unosi i to drugie serce daleko to czuje, odbiera i jest pyk. To ja ci to uzupełnię, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to jest prawda, słuchajcie, a propos tych wibracji, bo ja myślałam sobie, kogo ja zaproszę po świętach, ktoś, kto opowiedziałby mi z taką, z jednocześnie z ciepłem, ale z drugiej strony z taką jakby pozytywną, z pozytywnymi emocjami, takiej radości, nadziei, ktoś, kto by z taką nadzieją mi pasował i tak sobie wtedy przyjmuję, kurde, przecież ja tą Sonię miałam zaprosić, ona jest taka pełna wdzięczności, nadziei, czyli zobaczcie, ja też pomyślałam o wdzięczności, życzliwości, o takich akurat emocjach, które chciałam tutaj na kawce między świętami, pomyślałam sobie, siedzimy między Nowym Rokiem, jest tak, jest śmak i owak, kto by tu pasował do tego akurat momentu. I ja też tak. Cię widocznie ściągnęłam tymi emocjami, to niesamowite to jest. I zobacz, co tu jest fajne, w komentarzu napisane, kiedy pierwszy raz powiedziałam sobie parę takich rzeczy przed lustrem, ryczałam i tutaj są takie ćwiczenia, tu jest zieleniczki, czyli patrzysz sobie w oczy, w źrenice. Naukowo jest udowodnione, że my wiemy o tym, nie? Że jak jest światło, one się tam rozszerzają, zwężają. Stań przed lustrem, niech to światło będzie takie, jakie jest i patrząc sobie w źrenicę powiedz 5 razy kocham Cię, do tych źrenic. Bez względu na to, czy się kochasz, czy się nie kochasz, cokolwiek, to jest tak trudne ćwiczenie i tu właśnie jest trzykrotne, nie? Że opisujesz swoje wrażenia. Ja pamiętam, jak stanęłam pierwszy raz, te parę, 8 lat temu to było, nie mogłam, łzy tak mi płynęły. A z boku, jakbyś popatrzyła, kobieta sukcesów, wszystko jakby, tak? A tam w środku? Mhm. Taka tęsknota, no? Taka tęsknota, tak. Taka tęsknota za byciem dobrym dla siebie, prawda? Że tak. To jest chyba. To jest o tym. To jest o tym, no bo jeśli tak nie jest, no to my żyjemy z kimś, kto się o nas nie troszczy i żyjemy też z kimś, kto często jest takim naszym największym krytykiem wewnętrznym, kto cały czas nam robi te podszepty do ucha, ale to nie jest wystarczające, ale jeszcze to, ale jeszcze tamto. Ja zaakceptuję siebie, Gosiu, to ci powiem, także wiesz, jak zakończę ten proces. No bo przecież jak ja odczytałam, zobaczcie, to tak jest, nie? Ja odczytałam, że Gosia mnie zaprasza i tak, Gosia mnie zaprasza. I później odczytałam, oczywiście to tydzień po tym, jak Gosia mnie zaprosiła na czwartek, ja w następny piątek odczytałam. I później tak, no gdzie ja się będę przypominać? Gosi się będę, nie? Zobaczcie, więc to cały czas też sobie robię te ćwiczenia i powtarzam to sobie i tak, albo no też mam wyzwania na ten rok, sobie tam napisałam i one też wiążą się z zaakceptowaniem siebie na kolejnym poziomie. No, także to jest, zaakceptuj siebie Sonia Szlamek-Karcz. Ja tutaj zabrałam ćwiczenia, możesz też skorzystać, ja robię. Powiedziałaś, że to jest wszystko tutaj i właśnie mówisz o tym ciele, gdybyś o tym powiedziała więcej, dlaczego tak jest, że no właśnie czasami już nasza głowa wie, nie? Już jakby przerabiamy to już, a nie potrafimy tego głośno wypowiedzieć, to się gdzieś rzeczywiście blokuje tutaj w klatce piersiowej. Tak, i w konkretnych miejscach w ciele mamy konkretne emocje, tym się też zajmujemy na planecie Soni, a ja Was bardzo proszę, zacznijcie od książki, ona to ma 1, widać? Od 1. No i jest ich więcej, zacznijcie proszę od 1 i piszcie, co Wam się dzieje w ciele. I często mamy tutaj klatka piersiowa, mamy poczucie bycia kochanym. I wiecie, co jest też ważne, że nie ma winnych, nasi rodzice zrobili, co mogli, tak jak umieli. To, co im dano w tej sztafecie, tę pałeczkę przekazali dalej, nie? I teraz to, o czym Ty też pięknie mówisz i w ogóle tutaj na kawce, to wybaczenie rodzicom, ale też, tu też są takie ćwiczenia, poproszenie, żeby nam wybaczyli. Między innymi też tego, że no nie potrafiliśmy na nich patrzeć z takim zrozumieniem, nie? No bo nie znamy ich drogi. To są tak mocne ćwiczenia w tej książce, że chcecie beczeć po prostu.
ta mama, która się nasza urodziła, kiedyś była jednodniowym bobaskiem, nie? Który też zaczął przyjmować to wszystko, jakoś układał sobie w tej głowie i jakieś myśli tam weszły, w tym ciele zostawiły świat, ślad, stworzył się swój świat, no i co nam miała przekazać? Jakby to jak umiała, jeszcze te czasy były inne, wiecie, to był w ogóle inny czas. Zobaczcie nasze dzieci, jakich mają rodziców. No, czy my nie mamy nic sobie do wybaczenia? Ja po prostu mówię, dzieci, ja wam dziękuję, że wybrałyście mnie na mamę, ja was podziwiam, naprawdę, to jest wow. Jakby... Nie, na pewno nie. Chociaż chciałabym tak powiedzieć, że tak jest, ale myślę, że nasze dzieci nas też rozliczą z tego, jakimi byliśmy rodzicami. Ja wiesz co, jak ja przychodzą moi rodzice na święta teraz i tak dalej, jest tak miło, ja, jak moje dzieci nas, bo dzieci nas obserwują, tak jak Jasper Jul powiedział, one nas obserwują, więc ja myślę, że moje dzieci widzą, jak ja moim rodzicom wszystko wybaczam, jak ich kocham, jak staram się ich zrozumieć, jak trzaskam te ćwiczenia i wyczyściłam ze środka, bo ja miałam też problemy z kolanami, z kręgosłupem, na operację miałam iść, o Matyldo, jak ja te wszystkie myśli ze środka poczyściłam, jak potrafię na nich spojrzeć, oni mają swoje lata, oni się już nie zmienią. I mój tata zawsze będzie mi doradzać, że ja mam zostawić ten biznes, bo jednak etat jest lepszy. I to jest takie słodkie. Bo i jeszcze, słuchajcie, zobaczcie, jak nasi rodzice mają przekonania. Tak jak my, nie? Więc mój tato, ja go kocham niezmiernie, on uważa, że ja za dużo pracuję. Ale ja to kocham, tak? Jakby... I co się dzieje? Gosia mnie zaprasza po świętach. Czyli co się dzieje przy stole, jak przychodzą wszyscy goście, rodzice, teściowie? Mój mąż musi odejść od stołu i mówić, słuchaj, wyślij Gosi jeszcze książkę w wersji elektronicznej. I wtedy mój tato, Soniu, a ty już wyszłaś z pracy? I to jest takie słodkie, ale czy ja go zmienię w tym wieku? Czy ja teraz mu wytłumaczę, że teraz jest inaczej, że moja pasja to moja praca, że jestem szczęśliwa, że ja właśnie na etacie na uniwersytecie byłam nieszczęśliwa. Paradoksalnie, że nie, my tych rodziców nie zmienimy, oni mają swoje klisze, a tak samo nasze dzieci. Przecież one na nas patrzą i tak mówią, matko, ja już tu mamo. No Sonia, co? A jakby, jeżeli są tu osoby, które, bo są też tu osoby, które mówią, nigdy siebie nie zaakceptuję, ja nie wiem w ogóle, co mam zrobić, od czego mam zacząć taką pracę, od tego, żeby, właśnie do tego, żeby, oprócz tego, żeby właśnie sięgnąć po książkę, ale gdybym miała się tu zainspirować tym, co bym mogła dla siebie zrobić, jeśli mam takie poczucie, że... Czuję się ze sobą dobrze, że wielokrotnie źle o sobie myślę, że jakby nie mam tej odwagi, żeby, nie wiem, zrobić coś zgodnie ze swoimi marzeniami. Nie wierzę w siebie, nie akceptuję siebie, nie lubię siebie. No to jest tysiąc różnych rzeczy. To od czego mogłabym zacząć? Od zaakceptowania, że nie akceptuję siebie i nie lubię siebie. Wiecie, to też jest jakiś stan, którego potrzebujemy. Jest ze mną wszystko w porządku. Nie cierpię siebie, nie kocham się, nie akceptuję, wkurzam się na siebie. No i to akceptuję. To jest ten mój stan. To jest ten skarb, który mam teraz, w tym życiu. Mam to. Żyję. Jakby to jest taki pierwszy... Spisać sobie to, co mam. Te myśli, które mam. One są moje najlepsze, jakie mam dzisiaj. Więc to zaakceptuj siebie. Nie chodzi tylko o to, żeby teraz... A, bo jestem taka fajna. Nie, bo jestem jaka jestem. Jest ze mną wszystko w porządku z tymi myślami, które mam. Z tym, że się nie... Z jakiegoś powodu źle o sobie myślę. Z jakiegoś powodu się nie akceptuję. Ja akceptuję to. Tak, to jest okej. Okay. Ja jestem okej okay i ty jesteś okej. Okay. Nie to, że ja siebie kiedyś nie akceptowałam, to jeszcze nie akceptowałam tego, że ktoś mi mówi, że siebie nie akceptuje i że to w ogóle coś mam zmienić. I też żyłam i całkiem miałam fajne życie. To życie, które my mamy, jest okej. Okay. Tak, to bardzo ciekawe, co mówisz, bo zaakceptuj siebie jest takim trochę synonimem polepsz siebie, pokochaj siebie. Nie. To jest... Zaakceptuj siebie, czyli to, co masz, jest okej z tym, co masz. Możesz sobie rozejrzeć się wokoło, poczuj wdzięczność, że żyjesz, że oddech, możemy sobie ćwiczenie zrobić od razu, możemy gościć, bo ja to jestem do roboty, wiecie, to jest robota, są ćwiczenia, nie se poczytasz. Słuchajmy, tak, proszę. Słuchajcie, siadamy, tak, ja od razu siadamy. Można potrzeć dłońmi, fizyka, energia nam się wytworzy, ciepełko. Przykładamy, możesz poczuć serce i poczuj, że ono tam bije. Oddychaj. Zobacz, jest oddech, tak? To jest twoje życie, tak jak jest. I tak poczuj, że kurczę, to serducho daje radę. To twoje serducho tam bije, pomimo wszystko, mimo że nieraz jest tak ciężko i że było tak ciężko i że w ogóle w cholerę to wszystko.
jest być może totalnie beznadziejnie. I jaka akceptacja? Spytaj! Jaka akceptacja? Sorry, spytaj całą książką! Ale ty masz twoje serce, on poczuje tam. Weź kilka oddechów, żeby tak poczuł. Ona się tak weźmie wtedy do bicia, jak tam je dotlenisz. I tak poczuj, dziękuję ci serducho. Twoje serducho, twój skarb. Tyle się nabiło i nieraz mu było ciężko i dało radę i wyniosło cię z takiego bagna nieraz i poczuł, że tam jest twój skarb. Niech se piszą jakieś książki, zaakceptuj siebie, planety, Sony robią, niech spadają. To wszystko nie ma znaczenia. Ty masz serduszko twoje, ono tam bije. Daj mu oddech i poczuj, że ono tam jest. I tak je dziękuję ci. Tak. Jesteś moje serce, kochane, dziękuję ci. Bez względu na wszystko tam bijesz. Mój skarbie, kochany. Wszystkim tak bije, zobacz. Jest, macie tam ten skarb? Ale zobacz, no. Jakie to jest niesamowite. 2070 osób tak zamarło nagle. 2070 serc zaczęło czuć, rozumiesz? Zaczęło bić razem. Zobacz. I to jest najważniejsze. I reszta się, i wszyscy doradcy i tak dalej, na których może nie mamy ochoty, nie mamy gotowości, nie mamy humoru. To też, to zaakceptuj siebie, znaczy w tym, co teraz masz, to twoje serduszko tam. Tam i płaczesz, piszesz, no, bo tam skarb odkrywasz, to człowiek płacze ze szczęścia, tam mamy. No. Nie musimy się polepszać, właśnie na tym polega cała zabawa i w tej książce też, że tam nie ma nic o polepszeniu, tylko o zaakceptowaniu i tak zaczęłyśmy, że mężczyźni są wspaniali, bo wiecie, co my robimy, dziewczyny. My wchodzimy na tę drogę rozwoju i w ogóle na kawce takie mądre rzeczy. I w ogóle i patrzysz na tego twojego mężczyznę, a on nie, a on się nie rozwija. Nie. Ty robisz te ćwiczenia, czujesz, że jest ci lepiej i w ogóle on by sobie mógł tak też ulepszyć to życie. Nie. I mamy takie, nie. I właśnie zostaw. Ty jesteś fajna i sobie się tu rozwijasz. I on w tym zachwycie ci pomoże. Nam nasi mężczyźni go się pomogli tu wszystko ładnie ogarnąć technicznie, tak? I czułyśmy się takie zaopiekowane. I to wystarczy. Poryczałyście się. No to sobie wyobraźcie, co będzie z książką. Ale łzy oczyszczają. Wiesz, że to puszcza napięcie, nie? To, w którym my tak siedzimy i się trzymamy. Zobaczcie, jak ja zamilkłam w ogóle. Dziwię, że mogę mówić, wiesz? Ja to zawsze zagaduję gości. Czasami ich przepraszam, nawet później, że się tak mądrze. Miałam tę samą myśl. Ty, co ja ci, możesz gadać? Ale powiem ci, że po prostu twoja energia też, twój entuzjazm jest mi bardzo bliski. Może nie w tym momencie dzisiaj, ale mówiłam ci, ale jest mi tak totalnie bliski. Jest tak po prostu hipnotyzujący, że aż chciałam zapytać, skąd masz tyle entuzjazmu, tyle takiego, wiesz, takiej łapczywości radości, nie? Jesteś takim łapaczem. Jakoś tak strasznie od ciebie ta energia niesamowita bije. Czy to jest coś, co jest związane właśnie z twoją pracą, czy po prostu no, masz to organicznie, nie? No bo jakby ja też wiele rzeczy organicznie dostałam, nie? Jakby ja się budziłam i się cieszyłam, że żyję po prostu. Niezależnie od tego, co było w mojej głowie. Wiesz, ja mam ze sobą tutaj coming out malutki, że ja mam ze sobą śmierć kliniczną. Ja myślę, że jak kiedyś się umówimy na rozmowę o śmierci, bo wiem, że też lubisz, bo jej nie ma, naprawdę jej nie ma. I jak się przejdzie na drugą stronę, to później być może stąd. Także to nie jest jakaś tam moja wielka zasługa. Natomiast są też, słuchajcie, temperamenty bardziej otwarte, bardziej wesołe i entuzjastyczne. I poznałaś mojego męża i są przeciwieństwa, które są zamknięte, spokojne, takie bardzo stabilne. Ja zawsze mówię, a nie cieszysz się?
On mówi, ja tak wyglądam, jak się cieszę. No ale on tak samo wygląda, jak jest smutny, jak się cieszę. Tam są niewielkie wahania, wiesz, tej sinus. Więc my tacy jesteśmy różni. I ja też mam doły i też mam bardzo smutne dni, tylko jak robiłam wtedy live'y, to na przykład ludzie nie chcieli. Mówią, Sonia, my ci wierzymy, że masz też ciężkie chwile, że masz doły, ale my mamy swoje, nam tego starczy, ty nam rób live'y, jak masz ten high level i dobry humor. Ja mówię, okej, okay. Także uwierzcie mi, też mam bardzo ciężkie, smutne dni i czasem lubię tak sobie zejść do tego doła i jeszcze się tak pognębić, wiecie, wtedy sobie tak, jestem beznadziejny, do niczego się nie... I ten mój mąż przychodzi, no ty to sobie umiesz dowalić. Tak, i to też jest okej. Okay. Więc większość mam takich radosnych, mam taki temperament też, byłam takim radosnym, są takie dzieci takie radosne, tak skaczą, wesołe jak piłeczka, nie? Mhm. Ale są też takie dzieci melancholijne i to też jest okej, okay. W tym zaakceptuj siebie, chodzi o to, że tak jak jesteś, jesteś fantastyczny. No. Mhm. Tam dotrzeć do tego, do siebie, do tego serca. Tak, tylko też na przykład, jakbyśmy się tak pochyliły nad tym akceptowaniem, to się tak zastanawiam, że z jednej strony to ten punkt wyjścia, czyli jesteś w porządku, jest tak jak jest, jesteś okej, okay, twoje serce bije i to jest piękne. Z drugiej strony wiemy, że są takie rzeczy, które nam nie służą, które wypracowaliśmy, sama mówiłaś, poprzez socjalizację właśnie, poprzez to, że musieliśmy się dostosować, albo że bardzo musieliśmy zasłużyć, bo tak jakoś zwarunkowana była nasza relacja ze światem, z rodzicami. Nie dane nam było doświadczyć takiej bezwarunkowej miłości chociaż jednego z rodziców. Było nam ciężko społecznie z różnych powodów, ze ograniczeń, albo właśnie z tego, co wynieśliśmy z domu i tak dalej, z poziomu wstydu, winy i braku autonomii, różnych rzeczy. Nie? Jakby ta ścieżka rozwojowa, jak wiesz, ona się bardzo różnie nam układa, oprócz genów, prawda, które nas jakby pchają, jak to mówiła profesor Brzezińska, to jest taka ścieżka kreodu, ja to bardzo lubię w psychologii rozwoju, czyli ścieżka kreodu to jest to, co jest takie zgodne z naszym DNA, jak jesteś optymistą, to idziesz otwarty, no to idziesz do zawodów, do ludzi, do tam, nie, jak jesteś tutaj, tak, to są twoje ścieżki takie zgodne z DNA, one nas przyzywają w życiu, ale na tym życiu spotykamy różne okoliczności, które ten jakby nasz genotyp, to nasze DNA pchają w takie różne strony, które nam nie służą. To są na przykład właśnie różnego rodzaju mechanizmy czy myśli, które powstają z tych mechanizmów, które zakłócają nam właśnie tą samoocenę, które nam mówią, że sobie nie poradzisz, że jesteś gorsza od innych, że nie zasługujesz na miłość, albo też muszę bardzo, bardzo zapracować na tę miłość, więc muszę zrobić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, albo on mnie zostawił, bo nie byłam wystarczająca. Ja ci gadam, żeby ci tutaj po prostu pokazać też no to, co wiesz tak naprawdę, ale jak wiele rzeczy nam nie służy. I pytanie jest takie, czy mamy zaakceptować wtedy to, że nam nie służy i po prostu żyć jakby z tym, że to nam nie służy, tylko że czy możemy coś z tym zrobić i czy powinniśmy coś z tym zrobić, żeby lepiej nam się żyło. Dziękuję, długie było to pytanie, ponieważ złapałam głos. Piękne było to pytanie, bardzo wam dziękuję za też taki udział w czacie. Zgadzacie się, żebym Gosi wysłała w prezencie tę książkę, a wy sobie kupicie co? Zgadzacie się? No, słuchajcie, bo tutaj jest tak, zbieramy dane na wejściu, bo to jest właśnie to przyjrzenie się sobie i wiesz, to pochodzi właśnie od źródła, to jest 8 rozdział, taki relacje z matką, relacje z ojcem, wsparcie rodu, bo to mamy stamtąd. My jesteśmy z jednej komórki od mamy, z drugiej komórki od taty i tego nie przeskoczymy, choćby nie wiem co. I tutaj właśnie są takie ćwiczenia, gdzie oczyszczamy się powoli, krok po kroku, przez zaakceptowanie też, no, na to są ćwiczenia, nie? I tego źródła nagle postrzegamy je inaczej, bo to, co my robimy teraz, nawet ludzi, których teraz spotykamy, to jest efekt tego, co mamy tam u źródła. I ja lubię to oczyszczanie u źródła. I nie ma czegoś takiego, jak powinniśmy. Ja pewne dlatego byliśmy language is an emotion, nie? Bo język emocji. Bo powinniśmy, jest jakaś powinność, jest jakaś wina. Nie ma winnych. Było jak było. Nic nie powinniśmy. Będzie lżej, jak porobimy ćwiczenia z tej książki, to prawda, ale też nie musimy. Będzie lżej, jak my zaakceptujemy, robiąc te ćwiczenia mamę i tatę i to jak było i nasze wewnętrzne dziecko i to wsparcie rodziców, ale też nie musimy. Ta wolność, którą mamy w tym życiu jest taka wyzwalająca, że naprawdę nie muszę. Mhm. Naprawdę, naprawdę nie muszę i to jest niesamowite później. O, możemy od ćwiczenia, chcemy ćwiczenia? Chcemy? Tak. Bo tu są takie właśnie też ćwiczenia w tej książce.
Ale widzę, że to jest trochę osób od ciebie przyszło w ogóle i że też masz bardzo fajnych ludzi, bo są tacy wspierający, optymistyczni. W ogóle pozdrawiam was serdecznie, bo pewnie niektórzy przyszliście od Soni, ale strasznie fajni ludzie, bo tak czytam was też jednocześnie. O, dzięki, dzięki. No to słuchajcie, jak my robimy, coś nam się przydarza, jakaś sytuacja, jest matematycznie, można obliczyć skąd ona przyszła, z jakiej emocji, z dzieciństwa, ale też jak nam jakiś człowiek staje na drodze, to możemy dotrzeć, czy to jest bardziej od mamy, czy bardziej od taty, czy od taty i od mamy. Dlatego, a dodałam jeszcze prezent, na koniec przypomnę, jaki dodałam prezent dla was na koniec roku. Ale też ćwiczonko. Dobra. Potrzeć rączki, bo do roboty, do roboty, słuchajcie. Może wam od razu wyjść to ćwiczenie? A może wam nie wyjść, to nic, bo to zależy od tego, na ile mamy wprawę w takich ćwiczeniach, wiecie? Więc jak komuś nie wyjdzie, to zaakceptuj siebie, to też jest okej, okay, spoko. Następnym razem najwyżej się uda. Marta pisze, Sonia jest najcudowniejsza. A wiecie, że zawsze mówimy o sobie? Marta? Dobrze. Postaw teraz przed sobą osobę, która cię mega wkurza. Tak po prostu i poczuj te emocje, które ta osoba w tobie wyzwala. Bo tu zawsze chodzi o to, co my czujemy. To ma znaczenie, co ty czujesz. Tak? To jest ten twój komfort życia. Poddychaj troszeczkę tym, jak się czujesz po prostu, jak ta osoba ci znowu to powie. Tylko nie stawiamy ani mamy, ani taty, dobra? Bo to właśnie stąd nam to wszystko pochodzi. Także postawcie sobie jakąś koleżankę, przepraszam, jak ktoś postawił mamę i tatę, to weszliśmy może jakby do głębi. Nie powiedziałam na początku. Koleżankę z pracy sobie tam postawcie, kolegę, sąsiada, męża, żonę, współpracownika, partnera, któryś z dzieci, albo jakieś hasło, które jak słyszycie, to po prostu aż komu się odbija, bo to jest w ciele, jak żołądek odbiło ci jego siłę, bo ja nie patrzyłam, miałam też zamknięte oczy. Nie. Ale może komuś z was się odbiło, może poczuliście już ucisk w klatce, gdzieś w ciele już coś, albo ramiona zaszwankowały, gdzieś zaswędziało, to też zwróćcie na to uwagę. Ucisk w sercu, tutaj, ja tutaj czuję. O, okej, świetnie. Mhm. To nas poprowadzi u ciebie do taty, bo są organy związane z mamą, są z tatą. Okej. I teraz, jak sobie poczujesz to uczucie i poprosisz, żeby ta osoba się przesunęła, to za nią stoi mama czy tata? Albo oboje. Mama. Okej, zobacz. Mhm. Rozumiecie? I teraz proszę was, bo robimy krótszą wersję tego ćwiczenia, też to robię na tej grupie VIP Spokój Umysłu, tam tylko trzaskamy takie ćwiczenia. Wpuśćcie sobie teraz, widząc albo tę mamę, albo tatę, a jak nic nie widzicie, też okej, robimy dalej, nie zniechęcamy się, zaakceptuj, jest okej. Akceptuję na wdechu to, co dr Hawkins mówi i odpuszczam na wydechu. Spokojnie, czyli była postawiona osoba albo sytuacja, masz uczucie, przestawiasz tę osobę i patrzysz, czy tam stoi mama, czy tato. Akceptuję, odpuszczam i tak sobie siedzisz i przepuszczasz, jak poczułaś gdzieś ucisk w sercu, gdzieś w pośladku, tam w pośladkach mamy lęki na przykład, nie? W gardę, gdzie tam, to do tego ciała też. Akceptuję, odpuszczam i tak sobie siedź i powolutku oddychaj, aż to się tak rozpuści, aż puści powoli, żeby się tu nie zadbać z przetlenienia, dobra? Akceptuj, nieważne co jest, po prostu wpuszczasz akceptację i wypuszczasz odpuszczenie. Jedna z technik uwalniania doktora Hawkinsa. Mhm. I powolutku, jak tu mocno weszliście, tam widzę, czuję ścisk w gardle i dławienie, powoli, jak ktoś pobiegł zwymiotować teraz, tak to się dzieje. My te emocje mamy w ciele i znowu sobie usiądź, wypłacz i znowu akceptuję, odpuszczam. I tym ćwiczeniem chciałam wam pokazać, że jak przerabiamy tę książkę między innymi, a też wszystkie inne ćwiczenia, jak ja to mówię, na mamę i tatę, to my oczyszczamy to, skąd to do nas przyszło. To, co najbardziej nas właśnie socjalizowało, dotknęło, jak byliśmy tymi dziećmi, co dotyka też nasze dzieci, co my niechcący podajemy dalej jak sztafecie. I mówię, ja tego moim dzieciom nie zrobię, a nie będę, po prostu trzymasz ty tamę, tak trzyma, a to napierdol. I w końcu coś się wydarza w życiu, że coś puszcza i na to dziecko spada cała i ty padasz na twarz i ta cała tała przejeżdża się po tym dziecku, po prostu rozjeżdża, ta, no bo to nie było oczyszczone, tylko przytrzymane. No i to takie są tematy. Którzy mają Sonia kolka w prawym boku, wątroba, straszne burczenie w brzuchu, jejku, a mnie coś blokowało, ból głowy i ból lędźwi, w różnych miejscach.
zupełnie. No to już tłumaczę. Zapraszam Was oczywiście do grupy VIP Spokój Umysłu, zapraszam Was oczywiście po tę książkę. Jeszcze zrobiłam taki myk, że nagrałam specjalnie Gosiu medytację, jak mnie zaprosiłaś, ja od razu wróciłam do komputera i z taką wdzięcznością i radością nagrałam medytację dla Gosi Ome i dla Kawki. Taką tak uwalniającą i dzisiaj Konstancja przekochana dodała ją. Każdy, kto weźmie książkę Zaakceptuj Siebie, czy audiobook, czy e-book, czy coś, albo grupę VIP, to w prezencie ją dostaje, w takim prezencie do nowego roku ją tam podpięliśmy. Tak? Nagrasz ją na moją nową platformę, którą szykuję? Nagrasz. Oczywiście, jeśli tylko chcesz, tak, tak. No nie, bardzo chcę. Teraz omówię te emocje w ciele, które Wam się pokazały, ok? Jak mamy serce, to przywodzi, no to poczucie kochania, tak? Głównie tato, bo my czasem myślimy, że to mama, wiecie, a to na przykład jest relacja mamy z tatą. I tam jak jeszcze głębiej zerkniemy, znacie tę sytuację, rozmawiasz z mężem, czy tam z partnerem, a dzieci przychodzą, mówią, czemu się kłócicie? Serio? Bo dzieci mają swoje filtry i to nie znaczy, że coś było źle w naszym domu, tylko że my jako dziecko coś sobie tam poukładaliśmy, o mama mnie nie kocha, tata mnie nie kocha, coś tam, a wiemy, że rodzice życie by za nas oddali, tak? W tej swojej głębokiej miłości rodzicielskiej, takiej prawdziwej, nie? Która czasem właśnie była przykryta. I teraz tak, lędźwie to mamy brak poczucia wsparcia przez tatę, być może za bardzo się martwimy o finanse, bo ktoś w naszym domu cały czas się martwił o finanse, to naprawdę nam skądś przychodzi, co tam jeszcze mieliście, brzuch, mamy poczucie bezpieczeństwa, żołądek to też mama, ale to jest wszystko to, czego nie możemy strawić, ale być może nasza mama całe życie czegoś nie mogła strawić i to tam sięga, nie, więc jakby ciągle ból w stopach, to usiądź proszę i oddychając, akceptuję, odpuszczam, wpuszczaj to powietrze tam do tych stóp z taką wdzięcznością ciału, jak pięknie się z Tobą komunikuje. Nawet jeśli... Marta pyta, czy taka akceptacja powinna być taka, że akceptujemy wszystko, nawet jeśli ktoś nas latami skrzywdził. Akceptujemy to, że nie możemy, to są poziomy akceptacji. Najpierw akceptujemy to, że widzimy, że ktoś nas skrzywdził, akceptujemy nasze poczucie skrzywdzenia, to, że nie uważamy, że możemy jakkolwiek wybaczyć tej, rozumiecie, tej osobie, więc zawsze akceptujemy na takim poziomie, na jakim mamy i dlatego ta książka jest do trzykrotnego czytania, bo najpierw w pierwszym czytaniu akurat mi się tu, akurat jak chcę, żeby, wiecie, jak chcę, żebym się otworzyło na tych stronach z lektur, o, jest, nie? Jest na przykład druga lektura, pierwsza i przy pierwszej możesz napisać, kurde, co za głupia książka, oczywiście, że mu nigdy nie wybaczy, niech spada. I czytasz dalej, to są twoje myśli i emocje na dziś. Czytasz dalej i później wracasz. Drugie czytanie, nie? I przy drugim, no może faktycznie. I patrzysz, że przy pierwszym było, nigdy mu nie wybaczy. I tak mówisz, zmienia się coś we mnie, bo to w nas się zmienia. I to do trzykrotnego czytania, ona jest jak trzy książki, bo to pokazuje, aha, czyli nie zmuszamy się, jak czujemy krzywdę i ona jest w nas nieprzepracowana, akceptujemy to, że to czujemy. Jest z nami wszystko w porządku. Ziewanie, przepraszam cię, ziewanie rozluźniła się. Nauczyciele, jak wam uczeń ziewa na lekcji, to on tu rozluźnia szczękę, zostawiasz. Powiedziałaś, że rodzice, że ród, mama, tata, co jeszcze wpływa na naszą akceptację siebie? Co jeszcze możemy zrobić, oprócz tego, żeby właśnie wybaczyć swoim rodzicom, czy poprosić ich o wybaczenie, przesunąć tych ludzi i zobaczyć swoich rodziców, skąd to płynie, zobaczenie tego w rodzie i tak dalej, bo to wszystko zgoda, ale co jeszcze może wpływać na to, że trudno nam jest siebie zaakceptować? Słowa. Czyli zamiast trudno nam się zaakceptować, nie jest łatwo nam się zaakceptować, nie wymówimy to samo, nie wymówimy to samo, a jednak bliscy, na przykład pamiętam, jak prosiłam mojego męża, że słowa, czyli słowa, ta warstwa wierzchnia, najpierw drapiemy od góry, żeby dotrzeć do sedna, od góry, od góry mamy słowa. Ja pamiętam, jak poprosiłam mojego męża, żeby mi mówił, jak słowa muszę użyję. Mhm. Ja uważałam, że nie używam. Mhm. Ile razy ja mówiłam słowo muszę? O, bo mamy też spokojne, Jezu, jak mówię, mąż marketingu i reklamy, w spokojnym planerze, nie? Tam są, bo to jest też taka książka i tam jest słowa, które eliminujemy, na przykład muszę, albo powinna, niczego nie jestem winna, jak ktoś nawet mówi, wiesz co, bo to twoja wina, chyba ty, ja mam taką odpowiedź, chyba ty, takie w ogóle słówka, no i ktoś nam coś zarzuca, czyli automatyzmy, dlatego są ćwiczenia, nie? To są automatyzmy, no i, no bo ty zawsze tam coś robisz, to, no masz rację, no bo to jest jego racja, nie? Jak to mówił ksiądz Tischner, mówił tak, że każdy racja jest jak dupa, każdy ma swoją? Nie wiem, tak? Tylko że trzy prawdy. Też, też, też. No prawda.
Tak, ja tam nie jestem kościółkowa, ale to bardzo mądry człowiek był. I no właśnie, masz rację. Nie? Jak ktoś ci coś zarzuca, takie, czyli automatyzmy, to może sobie wypiszemy. Ja sobie też wypiszę, co wam to mówię, żebym pamiętał. Pierwsze to jest, masz rację. Jak ktoś ci coś zarzuca, przychodzi jakiś ktoś roszczeniowy i coś, masz rację. No tak, masz, bo tak jakbyś mówiła, masz dup. Bo no, to jest jego racja. To jest jego sposób patrzenia na ciebie. Jego filtry, tak? Jak mi ktoś powiedział, to jest no masz rację, przecież ten człowiek ma tak, ja 10 lat temu, jakbym siebie oglądała, tak, gdzie byłam w innym stanie mentalnym, jakaś baba gada, jakaś akceptacja, jakieś myśli w ciele, co to w ogóle pieprz, nie? I czy ja wtedy, tamta Sonia nie miałaby racji? Miałaby rację, bo ja miałam takie filtry, miałam a też byłam chora na wszystko, ale jakby nie widziałam związku, nie? Bo dzieci miały alergię, ale nie widziałam związku z tym, z moim światopoglądem. Masz rację. Czy pierwsze co? Tak, czy pierwsze co robimy? Masz rację. Tak? I to widzisz, co tutaj wam kulisy zdradzimy, zanim się połączyliśmy, to Daniel tam dał czapeczkę, nie? Temu ptaszkowi tam, nie? I tam była dyskusja, powiedz twojemu mężczyźnie, masz rację. Moja droga, ty masz punktów zmarszczek, on nie widzi, nic nie widzi nagle, nic u ciebie nie widzi, tylko... Daniel chciał zdjąć czapeczkę, a ja chciałam, żeby zachował czapeczkę, bo jeszcze jest okres przedświąteczny. A Sonia, a ja mówię, Sonia, z czapeczką czy bez czapeczki? Powiedz mu, że tak jak on, bez czapeczki, że ma rację. Masz rację. Już nie Daniel, wiecie, mężczyźni są przecudni, bo są tacy prości. Bo a to zrobię sobie kiedyś inne spotkanie. Jak to się nauczysz, to jest po prostu wygrana, nie? No bo z drugiej strony, no Gosia, no o nic nie chodzi, czy jest czapeczka na tym ptaszku, czy nie na tej czapeczki, nie? Tam, gdzie jest racja, umiera relacja. Kocham to. Tam, gdzie jest racja, umiera relacja. Nie? Czasami... No niestety. Ale chodzi o my rację. Też mamy swoją rację, wiecie? I my też mamy rację. Tak? Więc to jest to pierwsze, że masz rację. Dwa, czyli i sobie też mówisz. Czyli jak sobie stawisz, głupia jestem, stara, brzydka, głupia, gruba, no mam rację i mam rację. I przyznaj sobie tę rację, tak? Już ci będzie lepiej. Zaakceptuj. Czyli pierwsze, to masz rację. Drugie, patrz w oczy. Ja wiem, to dlatego, dlaczego twoje miejsce nazywa się planeta. Jesteś z tej planety przybyłaś, bo ty jesteś jak kosmitka. O Jezu, co za energię. Ale to działa. Wiesz, ja mam też w książce cały czas, nie wiesz, sprawdź. To co ty też, Gosia, mówisz, ja się z tobą zgadzam. Ja nie jestem żadne guru. Ja po prostu proponuję ćwiczenia, zobacz, u mnie zadziałało, sprawdź u ciebie. Drugie, patrz w oczy. Ja to notuję, wiecie. Patrz w oczy. Mhm. Widzieliście, jak my się kłócimy z ludźmi? Tak, tak robi tu, ten pan do lodówki, nie patrzą na siebie. Nigdy nie patrzymy na siebie. Czy ktoś się pokłócił przy kolacji, kiedy siedzisz, patrzysz w oczy, świeczka się pali, tak? Tu. Jakie to jest trudne tak wycelować. O, tu. Idziesz, żeby się ktoś pokłócił, patrząc sobie w oczy ze świeczką, która się pali? No nie, tak? My się zawsze plecami Więc patrz w oczy, jak ci ktoś zarzuca coś, ma do siebie pretensje, znowu mówi ci ty zawsze, ty nigdy, to co na to, o, a ty wiesz od Gosi z kafek, że tak się nie używa tych słów w ogóle, nie? Ale poczekaj, on ma swoją rację. Łap wzrokowy kontakt i jak nie masz nikogo, bo jestem sama, masz rację, jesteś sama, idź do lustra i patrz sobie w oczy. Po prostu stój przed tym lustrem i patrz sobie w oczy. Tamta dusza, jak się dorwie, jak ci zacznie mówić, uff. Trzy. Dziękowanie. Ja też tu mam czaderską historię o wdzięczności, jak to zrozumiałam. Po prostu za wszystko dziękujesz. Za wszystko. Sobie. Tak. Dziękuję sobie, że się obudziłam. Bardzo dziękuję sobie, tak? Wiecie, jak my to mówimy? A tu mam takie grube, a tu mam tak. Dziękuję, że mam takie, bardzo ładne. Bardzo. Przeczytam na koniec tę sesję wdzięczności, bo już jak mi przypomnisz, dobra? To jest czaderskie, jak ja to zrozumiałam. Dziękuję. I naprawdę wszystkim za wszystko. Ktoś przyjdzie, ci obrazi, tak? Nawrzuca ci. Dziękuję, że mi to powiedziałaś. Dziękuję, że mi... Bo to są tak zwane karty na stół. Wiecie, jak mi kiedyś w takiej sytuacji po prostu wparowała, jak wywaliła całą wywrotkę, wiecie, kupy taką wielką na stół. Ja mówię, a ja to wtedy mówię, karty na stół, ja teraz już wszystko wiem. Dziękuję, że mi to powiedziałaś. Tak po prostu z automatu. Dziękuję. I to tak zmienia. Jak my dziękujemy, że ktoś tam powiedział ci, że dziękuję za współpracę z tobą. Gościa, zobacz, wszystko się zaczęło. Nowe, lepsze, wspanialsze, nie? I ja zawsze mówię tak. Podziękowali mi. Tak.
Tak, że ci podziękowali, że coś ci powiedzieli, dziękuję, ile ci dobra. Tak. Ja im dziękuję, że oni mi dziękowali. Tak, ja tak czasami, jak mi się tak coś wydarza, co nie lubię, bardzo, bardzo, to tak, dziękuję, że mi się to przydarza, nie wiem dlaczego wściekła jestem, w ogóle mi się to nie podoba, nie akceptuję tego i akceptuję to, że tego nie akceptuję, jest okropne, a dziękuję, choć nie, rozumiecie, bo to... I to tak przestawia w tej głowie, o, jak zmywarka kończy pracę, dziękuję, o, jak cud! A wiecie, co my robimy? Kto wypróżni zmywarkę? No dobrze, czyli dziękujemy sobie, dziękujemy światu, dziękujemy zmywarce, dziękujemy ludziom, uczymy się po prostu dziękować, czyli wdrukowujemy sobie taki mechanizm dziękowania, żeby to był nawyk dziękowania. Mechanizm, tak, mechanizm. Pięknie to powiedziałaś, nawyk. Dziękuję tym politykom, nie rozumiem dlaczego, ale widocznie było to potrzebne i dziękuję, tak, a szczęki ci tak chodzą, ale jak powiesz już 15 raz dziękuję, to się rozluźnij. Skąd mamy to, ten bruksizm, tak? Te wszystkie inne napięcia w ciele. Z tego... I kolana bolą, bo ja go nie poproszę. No dobra, i co tam masz jeszcze? No trzy, jak zrobimy te trzy... To jest bardzo dużo. Czemu my chcemy jeszcze, Gosia? To jest bardzo dużo, popatrz. Masz rację, mówienie sobie i komuś? Patrzenie w oczy sobie i komuś? Mm-hmm. I dziękowanie. Okej. Okay. No jest bardzo dużo. My nie musimy aż tyle od siebie wymagać. Dziękuję sobie, że nie pamiętam. Dziękuję sobie, bo mi się teraz przypomniało. Wiecie, co my robimy? Ja jestem niesystematyczna, Gosia, nie wiem jak ty. Ja zaakceptowałam to. Ja to zrywam i gaz hamulec, wiesz. Są tacy, którzy tak jeżdżą. I teraz, jak mi się przypomni jakieś ćwiczenie, nie, hantle mi się przypomnę, a Jezu, hantle, to ja dziękuję sobie, że sobie przypomniałam. To teraz podziękuj mi, że ci przypomniałam, że miałaś powiedzieć coś o wdzięczności z książki. Bardzo ci dziękuję, bardzo ci, Gosiu, dziękuję, bo chciałam wam przeczytać fragment, mój jeden z takich bardziej pokazujących, jak to się u mnie działo. I to jest mój poranek bez prądu, czyli jak zrozumiałam sens sesji wdzięczności. Mm-hmm. Troszkę będę skracać, ale dzięki tekstowi będę się trzymać, wiecie. Jak przystało na nieufnego naukowca, bo ja bardzo lubię tę nieufność i sceptycyzm, poranne sesje wdzięczności najpierw przetestowałam na sobie. Pamiętam pierwszą z nich. Po podjęciu decyzji, że dobra, zacznę wykonywać sesję wdzięczności, przez 3 dni mi się zapomniało. Ale w końcu mi się przypomniało. No i 4 dnia przypomniało mi się, że mam tę sesję wdzięczności robić. Słuchajcie, kiedyś miałam takie myśli, że ja się na przykład rano budziłam, a, sesja wdzięczności, a dobra, mówili, że mi to poprawi życie, dobra. No to za co mam podziękować, za że mam ściany, kurde, malowanie by się przydało w tej ten, nie? Dobra, okej, no, te firanki to już by się... Dobra, Sonia, skup się, sesja wdzięczności, 5 zdań, dziękuję za, a ty rano nie umiesz powiedzieć, bo taki jest bajzel w głowie. Więc zrobiłam, że za palce chwytałam i żeby 5 razy, nie, dziękuję za... I nawet jak ta myśl mi uciekła, to ja byłam tu, nie? Więc takie były moje początki. No ale w końcu już zrozumiałam, że to trzeba robić, no już to robiłam, nie? Otworzyłam oczy, pomyślałam 5 zdań rozpoczynających się od słów, jestem wdzięczna, dziękuję za... Jakże dziwne, wręcz śmieszne i niepoważne było to uczucie, no ale jak testować, to testować, no więc zrobiłam. Z niesmakiem dziękowałam za firanki w sypialni, za to, że mam łóżko, za farbę na ścianie. Długo szukałam 4. i 5. punktu, uczucie było dziwne, ale nie na tyle zniechęcające, bym testów nie kontynuowała. Z czasem pojawił się nawyk, to jest to, co ty powiedziałaś, Gosiu, nawyk, i nawet polubiłam to ćwiczenie. Jego wykonywanie odprężało mnie i lżej mi się wstawało z łóżka. I przyszedł dzień, w którym wszystko zrozumiałam. Wiecie, to nasze aha moment. Poranek dość leniwy, akurat nie musiałam szybko wstawać, więc skorzystałam z porannej wymówki, że ja teraz nie mogę wstać, muszę zrobić sesję wdzięczności, no wiesz, sama rozumiesz, nie, no nie można wstać. No ja leżałam, więc i dziękowałam, zaczęłam za wszystko, za wszystkich, co tylko mi przychodziło do głowy i zapędziłam się z tym dziękowaniem, wszystko po to, by nie musieć jeszcze wstać. Po około 20 zdaniach zaczynających się od dziękuję za, byłam już w całkiem przyjemnym nastroju, zdałam sobie sprawę, że jednak trzeba wstawać, rozpocząć bardziej skuteczne przygotowania do wyjścia, to był akurat dzień, kiedy miałam zajęcia na uniwersytecie, no i wstałam. Jakież było moje zdziwienie, gdy schodząc po schodach zorientowałam się, że nie ma prądu. Rozumiecie? Poranek bez prądu. Moje myśli, i to jest to, te myśli, moje myśli wciąż były ukierunkowane na poczucie wdzięczności, więc z automatu przeszłam zdanie, dziękuję za to, że nie ma prądu, bo to oznacza, że zazwyczaj jest prąd.
że żyję w krakim miejscu na Ziemi, a wiecie, że nie wszystkie miejsca na Ziemi takie są, w którym jest pełno jak cudownie życie w takim miejscu na Ziemi, nie? I nawet nie czuję, że ja po prostu dalej jadę z tą sesją. Schodzę dalej, na parterze, gdzie opuściłam wieczorem elektryczne żaluzje zewnętrzne, jest ciemno, po prostu ciemne. Moje myśli brzmią, o, dziękuję, że mamy te żaluzje, to takie wygodne rozwiązanie, chłodno, fopalne dnia, o, te żaluzje, o, o. Moje myśli rozpędziły się i nawet nie zauważyłam, że już wykonałam zadanie porannej sesji wdzięczności, że nie muszę już jej kontynuować. Hello, Sonia, prądu nie ma, wychodzisz do pracy, obudź, ale, sesja wdzięczności, nie? Głowa wie swoje, z przyzwyczajenia, o to chodzi, z przyzwyczajenia kontynuuję. O, jak cudownie, jak ja dziękuję sobie, że wieczorem nie chciało mi się podejść do tej ostatniej żaluzji, choćbym miała salon, nie wiem, 500 metrów, nie? Do ostatniej żaluzji, żeby do końca ją opuścić. Taki prześwit został 20 centymetrów, akurat na tyle bym mogła znaleźć świeczki. O, dziękuję, że taki len jest ze mnie. Dziękuję, że wiem, gdzie są świeczki, bo jestem lepiej zorganizowana. Ustawiałam świeczki w łazience, bo tam były opuszczone całkowicie. Ja myślę, o, jak dziękuję za ten romantyczny prysznic przy świecach. Ileż razy bierzemy rano romantyczny prysznic przy świecach. O, dziękuję, jeszcze ciepła woda, podgrzewacz pewnie się włączy. No i jadę już tu poskacam, wychodząc spod prysznica, nie ma prądu, nie wysuszę głowy, wiecie, to był luty, pamiętam jak dziś. Jak to wspaniale, że mam takie cienkie włoski. O, jak tak, parę razy ręczniczkiem i suche. Zawsze marzyłam, żeby mieć takie gęste i długie. O, gdybym miała takie gęste i długie, o których zawsze marzyłam, to byłby problem, a tak nie ma problem. I jadę, i później odświeżona, stwierdzam czas na kawę, no ale prądu nie ma, nie? O, dziękuję, że w pracy mam taką dobrą kawę, dziękuję, że mam pracę. Już prawie gotowa do wyjścia, wkładam buty, taka szczęśliwa i taka pełna wdzięczności. Pyk! Wiecie jak to jest, wtedy się włącza prąd, nie? Jak my już wychodzimy i... Ale... Prąd, światło, wiatr łapie, zapala się. I ja wtedy, o, dziękuję, że już wrócił prąd i pozostanę do głównicy. Spokojnie wybiorę się do szkoły i pracy. I zdumiona, że jestem taka spokojna, zadowolona, wychodzę z domu. W samochodzie jeszcze dziękowałam, że mam samochód. Ej, Sonia, przecież to był poranek, gdzie nie było prądu. Przecież powinnaś być wkurzona na maksa do tej roboty, wściekła jak cholera. A ty wychodzisz zadowolona i pełna wdzięczności. I wtedy mówię, aha, na tym to polega. Na tym polegają te mechanizmy. A my mamy na dziś te kawki. Masz rację? Patrz w oczy i dziękuj, tak? Masz rację, patrz w oczy i dziękuj. I trzy starczy, naprawdę. A jak ci zapomni, coś się zapomniał. Podziękuj, że ci w ogóle przypomniało. Ja ci, Gosiu, chciałam serdecznie podziękować, Gosiu, że zaprosiłaś Sonię na kawkę. Kawko, ja ci chciałam podziękować, że stworzyłaś miejsce do tego, żebym mogła zapraszać gości i chciałam podziękować, że tym gościem dzisiaj była Sonia. Gosia, ja ci chciałam bardzo serdecznie podziękować, że wpadłaś na to, że najlepszym gościem jednak 27 będzie Sonia. Ja ci, Gosiu, chciałam podziękować, że mogłaś trochę wypocząć w trakcie tej kawki, nie wysilać się zbyt intelektualnie. Chciałam wam podziękować bardzo za wasze komentarze. O Jezu, jaka jesteś super w ogóle, naprawdę, co to był za poranek. Każdy jest super, Gosiu, każdy jest super, tylko niektórzy to bardzo ukrywają. O Jezu, słuchajcie, bardzo ci dziękuję za to, mam nadzieję, że wrócisz do nas jeszcze, słuchaj, wymyślę. Jeśli to będziecie chcieć, to oczywiście. Oczywiście, że będziemy bardzo chcieć. Jeśli chcecie, to macie książkę, którą można zamówić. Macie też Planetę Soni. Jest taka grupa na Facebooku, jest Planeta Soni, tak jak jest Kawka 15, tak jest też Planeta Soni. Widziałam też, że tam jest bardzo dużo osób, które się grzeją. Grzeją tam na tej planecie. Kosmitów różnych. No już naprawdę to do ciebie tak pasuje, że to jest w ogóle Planeta Soni. To teraz po prostu to jest totalnie jasne. Zobacz, ja to wyczułam na początku rozmowy, że planeta, próbowałam dorobić do tego ideologię, że to taka osoba, jeszcze nie wiedziałam, powiedziałam takiego, że to takie osobne jest miejsce, osobne planeta, znaczy nie chciałam tego powiedzieć, bo jeszcze nie wiedziałam, że to trochę takie inne jest, nie? I że to będzie takie trochę wow. No, ale jest na tej planecie, fajnie, Gosiu? Uważam, że jest cudownie na tej planecie. To się nazywa, słuchajcie, wymuszony komplement. Ja bym chciała dziękować tej planecie, że ona powstała w ogóle. Nie, jest naprawdę super. Bardzo ci dziękuję. No ja wam dziękuję, naprawdę. Za twoją energię i za twój entuzjazm i za to, że tak fajnie zareagowałaś i za to wszystko, co zrobiłaś dla nas fantastycznego. Pamiętajcie, że Zaakceptuj siebie czytamy od pierwszej, od jedynki, tak? Tak, bo to jest pierwsza książka, no. Planetasoni.pl, bo tu pytacie. Planetasoni.pl, tam można kupić książkę twoją, rozumiem.
Tak, ona jest jak trzy książki, pamiętajcie, proszę, ona jest do trzykrotnego czytania. I weźcie z audiobookiem, jeśli możecie. I Gosia, rozumiem, że się zgadzacie, napiszcie, czy się zgadzacie, że Gosia dostanie i książkę, i audiobook, i e-book, i wszystko. Uważam, że powinnam kupić, dlatego że uważam, że należy wspierać się wzajemnie i właśnie to jest takie, że my wszystko dostajemy, bo my coś tam, jednak uważam, że powinnam kupić tą książkę, ale jeśli mi napiszesz autograf, no to będzie też bardzo okej z twojej strony. Gosiu, przez to, że jesteś twórcą internetowym, to już jest ogromna wartość, którą dajesz. Wiecie, słuchajcie, wiecie, jaki to jest wysiłek, Gosia, ja ci dziękuję. Ja dzisiaj rano musiałam wstać, że tak powiem, ci się ogarnąć. I wie, a Gosia to robi codziennie, to jest niezwykła, niesamowita. I to jest, zresztą sama Gosia, wiesz, to jest ogromny wysiłek, to jest, i to są ludzie, którzy stoją, przecież nasze zespoły i ten wieczór, kiedy mówisz, jeju, przecież są takie wieczory, że nie, ja to chyba nie dam rady, prawda? To wczoraj był taki wieczór, wiesz, taki, że sobie zastanawiam, mówię, kurczę, dlaczego ja nie zrobiłam sobie przerwy między tymi świętami, bo jednak sama potrzebuję tego odpoczynku i tak dalej, ale potem mówię sobie, nie, to w sumie dobrze mi robi w ogóle też, wiesz, mi to dobrze robi, to mnie tak. To dobrze kręca, więc ja mam też dar taki, że mogę sobie, że stworzyłam sobie takie miejsce, które mi dobrze robi, więc to też jest, wiesz, to też jest wzajemne bardzo, nie? Jakby tak, nie jest... ale to jest praca, za którą ja ci bardzo, bardzo dziękuję, wiesz, to jest konkretna robota. Super, tak, wspaniała robota. To prawda, na początku wydawało mi się, że to jest takie, wiesz, bardzo proste, no bo ja to środowisko znam i ten temat znam, on, wiesz, to, nie, to jest dla mnie, ja pływam tu jak ryba w wodzie w tych tematach, ale z drugiej strony, wiesz, im więcej tego robisz, to rzeczywiście tworzy się taki atmosfera trochę pracy też wokół tego i takich zespołów, zespół to jest szumnie powiedziane, ja też lubię mówić zespół, ale to nie jest takie zespół, wiesz, mi za tą kawką najpierw stałam ja, potem jeszcze Daniel był, teraz pomaga mi trochę mój syn, który ci wysyłał materiały. Agnieszka, jak on jest kochany, jejku, jakim on jest wsparciem, wiesz, to było niesamowite. Dziękuję wam wszystkim. No. To nie jest taki zespół duży, ale wiesz, to na razie jest... Ale dlaczego, przepraszam, dlaczego my sobie tak umniejszamy, nie? Bo ja bym chciała taki zespół, wiesz, my byśmy chcieli, żeby za to zrobić, żebyśmy my mogli w ogóle mniej robić, nie? Ale to spokojnie, no, to jest zespół bardzo, słuchajcie, ja wam powiem, bo tu byłam na zapleczu, bardzo sprawny, kochany i świetnie działający zespół. Ale tak. To jest moich kawkowiczów, słuchaj, którzy sami tutaj administrują swoją grupę, pewnie też masz tak, oni po prostu bardzo, bardzo pomagają i w ogóle to są fantastyczni ludzie. Kawkę Lublin miałam pozdrowić, pozdrawiam, przepraszam. Kogo miałaś pozdrowić? Kawkę Lublin. Kawkę Lublin. Ja uważam w ogóle, że nasza Kawka i Planeta Soni powinni, bo moje kawkowicze, słuchaj, robią sobie spotkania w ogóle takie w miastach różnych, nie? I tam jest Kawka 15. Może kiedyś, słuchajcie, jak jesteście z różnych miast, to powinniście połączyć Kawka 15 z Planetą Soni przy jednym stoliku. I by było bardzo fajnie, bo myślę, że te społeczności mają podobne wartości i podobną energię. Tak czuję po prostu ludzi, którzy tutaj przyszli. No, dziękuję wam bardzo. Jeju, ile komentarzy. Mhm. Gosiu, daj sobie radość dawania. A, dobrze, daję ci radość dawania. Tak, bo ja też nie umiem do końca przyjmować, więc... Czekaj, poczekaj, Gosia, słowa. Ja też uczę się coraz więcej przyjmować. Rozumiesz, bo ja nie umiem i znowu się tak stawiamy, że ja nie umiem. Umiesz już, zobacz, jak ładnie jesteś, fantastyczna. To czekajcie, napiszcie teraz komplementy dla Gosi, bo ona tu ładnie się ćwiczy w przyjmowaniu. Gosia, świetna robota, fantastyczna, świetne kawki, super społeczność. Fantastyczna ty. No, zobaczcie, jak ładnie Gosia ćwiczy. Widzicie, jak się cieszy. Piękna bluza. Piękny kwiat. Świetny zespół. Wystarczy, nie przesadzajmy z ćwiczeniami. Tak już starczy. A masz swoją bluzę, Planeta Soni? Tak, mamy. No. Ale teraz wycofaliśmy, bo skupiłam się. No, Gosia, no nie wszyscy tak dobrze ogarniają jak ty. No, mieliśmy pierdyliard rozmiarów, mieliśmy się w tym pogubić. Co ci powiem? Także jak na żywo się spotkacie, to my je wtedy przynosimy wszyscy. Każdy może sobie nam przymierzyć i mamy białe. Zobacz, a ty jesteś dzisiaj w białej. I się tak zastanawiam, jaki kolor wybierzesz? I my mamy z tym napisem, kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat. No. No dobra, to ja, skoro mam się uczyć brania, to ja się uczę brać. Dziękuję za książkę, która do mnie przyjdzie. Zaraz ci wyślę adres.
i będę bardzo szczęśliwa, jak ją dostanę. Bardzo będę szczęśliwa, tak szczerze mówię, jak jeszcze do nas przyjdziesz w nowym roku i będziemy mogli cię posłuchać. Bardzo chętnie bym z tobą też porozmawiała o tej śmierci, bo to jest, uważam, temat bardzo ważny i naprawdę sobie zapisuję to w głowie, bo myślę, że to jest takie, słuchajcie, niesamowite, kiedy, bo to też do mnie dużo ludzi mówi, że ty jesteś taka radosna, optymistyczna i ty tak lubisz rozmawiać o śmierci, a ja właśnie bardzo jestem taka, jakby ja bardzo jestem pojemna i uważam, że jestem tak bardzo, bardzo radosna też dlatego, że jestem też tak bardzo trochę smutna w środku i tak samo jestem tak bardzo entuzjastyczna, jak czasami jestem trochę pesymistyczna, więc to gdzieś tam jakby moim zdaniem tworzy te kontrasty, które są w nas, nie? Że jak odczuwamy... A wrzuć teraz ładnie te komentarze tutaj, wrzuć proszę. Gosia, jesteś super otwartą kobietką, dziękuję. Ja to w zasadzie kończę od roboty, żadnej pracy się nie ćwiczymy, ćwiczymy. Zobacz tutaj, Gosia, jesteś niesamowita w tym, co robisz. No proszę, masz, genialna prowadząca i gościnie. Bardzo dobrze, Gosiu. No dobrze, ściskam cię najmocniej, dziękuję. Dobrych tam tych dni jeszcze, które zostały do nowego roku i żebyś tak jeszcze wyżej leciała w tym nowym roku ze swoim, po prostu do swojej pięknej planety. Cieszę się, że spotkałyśmy się jeszcze w tym roku i cieszę się, że się nasze drogi skrzyżowały. Bardzo się cieszę naprawdę, że w tym roku byłaś moim gościem. No i wiem, że się spotkamy dalej na szlaku, także jeszcze raz ci, Sonia, serdecznie dziękuję. Wam wszystkim dziękuję, kochani. I my się widzimy jutro, będziemy rozmawiać o dietach. A to też są myśli? No dobra. A miałam o słodyczach powiedzieć, a właśnie, to na koniec. Jeżeli chodzi o te myśli w ciele, o te emocje i tak dalej, tutaj też są ćwiczenia na mamę, słuchajcie, bo to może być związane z tym, że do tych słodyczy tak nas ciągnie, bo pragniemy jakiegoś elementu słodyczy, którego nie miałyśmy w relacji z mamą. I to nie jest mamy wina, żeby nie było, to okej, bo ja też jestem mamą i też widzę, jak czasem moje dzieci się rzucają na słodycze, więc sobie wybaczamy w pierwszej kolejności, ale zobaczcie, czy przypadkiem nie ma takiego związku, jak siedzisz nad tymi słodyczami i masz się rzucić, albo już się rzuciłaś, bo to czasami jest tak szybkie, że jakby człowiek już widzi pustą czekoladę i ma refleksję wtedy, nie? Jak już jest po tym rzuceniu, tak? Jaką słodycz, w które miejsce w ciele się wypełniło, gdzie to, co nam to uzupełniło i tam znowu to ćwiczenie oddechowe, akceptuj, odpuszczam, wpuszczamy tam, no to, tak, to też może, bo to też są znowu myśli, emocje, co czujemy, nie? No bo też jedzenie słodyczy jest takim samonagradzaniem, prawda? Tak. Im mniej masz takiego naturalnego samowspółczucia, jak to mówiła Christine Neff, prawda? Jak takiego samowspółczucia, takiej postawy współczucia wobec siebie, takiego naturalnego nagradzania się, tym bardziej to robisz poprzez różne rzeczy, a tego nie masz, tego samowspółczucia, bo pewnie tego nie dostałaś nigdy, nie? Więc jakby to stąd jest ten... Albo nie widziałaś, że dostajesz, wiecie, ja tak usprawiedliwiam tych rodziców, sama jestem mamą, wiecie, my robimy co możemy jako rodzice, staramy się. Tak? I nasi też się starali, jak umieli. To jest ważne, żeby ten powoli zapraszać takie myślenie też do głowy. Nie? Patrz, Stefania pisze, fajnie by było, jakby Sonia przyszła jeszcze raz. Stefania, to jest super pomysł. Zapraszam Was też na planetasoni.pl. A, i dodałam te medytacje, tak? Do nowego roku, jak sobie tam coś wybierzecie, to... Ja idę na planetasoni, w takim razie też. Żeby popatrzeć, co tam się dzieje, nakarmić się jeszcze nieraz tym twoim, wspaniałą twoją energią. Pozdrowienia dla twojego małżonka. Dziękuję. Dla twojego mężczyzny, również dla twojego cudownego zespołu i fantastycznej społeczności. Co, po prostu jestem zachwycona. Dziękuję wam bardzo. Pożegnamy się już, co, bo już tak się długo... Nie, bo będzie takie... Trzymajcie się do jutra. Dziękuję. Cześć, kochana, dziękuję. Dzięki, pa.